No tak, i właściwie aż do początku XIX wieku, jeżeli to słowo w ogóle się pojawiało, no pomijając oczywiście czasy greckie, gdzie możemy zidentyfikować tę formę rządów, to ono było używane zawsze właściwie jako określenie pejoratywne. Tak to się nawet w czasie rewolucji francuskiej, rewolucjoniści też niezbyt chętni i niezbyt często używali tego słowa, tak? Woleli się identyfikować na przykład jako patrioci, prawda? E, albo republikanie, a nie, a nie jako demokraci. No to się zmieniło gdzieś dopiero około 1830 roku, co, co odpowiada we Francji rewolucji lipcowej. E, i wtedy możemy od tego momentu zauważyć w ogóle dwa, dwa zjawiska. Że to słowo dotychczas dość rzadkie staje się nagle, no, jego frekwencja po prostu ogromnie wzrasta. No, a po drugie, że staje się takim sztandarem pozytywnie przyjmowanym przez różne ruchy polityczne, oczywiście. Oczywiście lewicowe czy radykalne wtedy. Ale przecież nawet XVIII-wieczni nawet prekursorzy tej nowożytnej demokracji, jak choćby Rousseau, to, to też właściwie niezbyt, niezbyt chętnie się do tego pojęcia przyznawali albo na przykład jak wspomniany Rousseau. Twierdzili, że to jest taki właśnie rząd, który byłby piękny, tylko że jest niemożliwy i że to właściwie dla bogów bardziej odpowiedni niż dla ludzi. Dlaczego? No, bo, no bo wymaga on wielkiej cnoty u wszystkich. No a znaleźć cnotę, no to można tylko u nielicznych, a nie, a nie u tłumu. Montezkiusz, no który oczywiście nie był demokratą, który rozróżnił, wprowadzając no, trochę inną niż dotychczasowa, dotychczasowa klasyfikacja powszechnie przyjmowana, ta klasyczna Arystotelesa czy Świętego Tomasza Zakwinu, typologia ustrojów. On wprowadził nową, nieco zmodyfikowaną, to znaczy wyróżnił rząd despotyczny, Rząd monarchiczny oraz rząd republikański w dwóch wersjach, arystokratycznej bądź demokratycznej, próbował określić naturę każdego, każdego z tych ustrojów. No, i też właśnie mówi o tym, że zasadą demokracji winna być, winna być cnota. Tylko, że w takim razie Wymaga to szczególnie surowych obyczajów. Czyli na przykład, o ile monarchia czy arystokracja mogą się obywać bez cenzury, dlatego że w monarchii, że tak powiem, przed złymi czynami powściąga panującego, jakby wrodzona mu zasada umiarkowania, a w rządach demokratycznych, rządach, przepraszam, arystokratycznych tym czynnikiem powściągającym jest honor, tak? że po prostu nie wypada czynić pewnych rzeczy, no to ponieważ nie można po ogóle wymagać, oczekiwać tego, że, że będzie się kierował umiarkowaniem czy honorem, no to wymagana jest cnota, no, ale musi być ona jakoś egzekwowana. Czyli w związku z tym z demokracją, jeśli miałaby zaistnieć, to trzeba powiedzieć warunkowo, no bo oczywiście w czasach Monteskiusza nie było żadnej demokracji, to wymagałoby to wyjątkowo surowej cenzury. Cenzury takiej, właśnie, obyczajów, tak, żeby obyczaje były proste, surowe, żeby cenzorzy pilnowali ludzi przed nimi samymi, tak można by powiedzieć. To no jeżeli to ekstrapolujemy na dzisiejsze warunki, no to powiedzieć, że warunkiem, warunkiem demokracji jest surowa cenzura, no to oczywiście by to budziło, budziło zdumienie, tak? Jak to cenzura w demokracji, bo no w demokracji przecież wszystko wolno i wszystko jest dozwolone. Tak?